Halo, halo, witam was moi kochani bardzo serdecznie. Jestem w kadrze? Jestem i to bardzo wyraźnie. Mam nadzieję. Ja jestem Marcin Sław, wy jesteście wy, a to jest Toho Live. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym oto idziemy, a tu nagle Hattori Hanzo wyskakuje nam na pysk. Przypominam, Hattori Hanzo jest postacią historyczną. I więcej o nim dowiecie się w Google. Między innymi na stronie zwanej Wikipedią. I inne strony mi nie przychodzą do głowy. Nieważne. Hanzo wyskakuje i jest zły. Chce się bić. To my będziemy się z nim bić. Gdzie jest muzyka? Proszę jakąś muzykę, bo dialogi lecą. Ja ich nie czytam, bo jak czytam, to brzmią brzydko i wtedy wszystkim więdną uszy. Halo, jakaś muzyka. Sorry Hanzo, ale teraz mam w drużynie jeszcze Yumu. Też w sumie. Dobra, zróbmy to tak. Nie! Uff. Dream Dance śpi. Jest. Zdążyłem. Teraz będzie czas uciekać. A, nie trzeba będzie uciekać. One punch kill. Ha, myśleliście, że powiem men. Ale zniknął. Chłopie, no, żadnego poszanowania swojej własnej śmierci. Zapiszmy po tym. I idziemy dalej. Co to ma być? Panowie są ubrani jak jacyś zwykli rycerze. Średniowieczni, europejscy. A dlaczego pan się nazywa jak taka pewna kobito? No jak taka dziewczynka latająca w miste. Tu gdzieś pewnie puszcza jakiś obrazek podglądowy. Do tego jeszcze wyglądasz jak Darth Maul. Przy okazji on jest trzecim generałem. Shoten. Okej. Okej. Stańmy tu. Było słychać samochód. Chopo. Dlaczego kill? Dlaczego taka złowieszcza, złowroga i ogólnie zła umiejętność? Dlaczego ten skill musi się tak nazywać? Dlaczego spasowałem? Pytania bez odpowiedzi. Jej, Dream Dance. Ten, tego, ten, tera. Splitting Slash. Dream Dance. Wiecie, co by było głupie, gdybym teraz zrobił? Gdybym na niego użył Squeeza. I bym go odepchnął zaraz przed tym, jak Yomu wykona Splitting Slash. Ej, no. Swoją drogą te motylki chyba lecą na losową odległość. ...81 duchów załatwionych. Jak znam swoje szczęście, pewnie będzie jakieś 98. Ocie, panie. Cofam, to nie wyglądasz jak Darth Maul. Ryumen Sukuna.
Może tak stanę. Chaos Flowerfall. Zszedł mi z pola ataku, tak? Dream Dance na pewno nie zadziała. Killing Cut. Tak, zlazł mi z pola ataku. A mogło być tak pięknie. Slumber of Arcadia, którego w sumie wcześniej nie użyłem. Nie to. W sumie to. Podejdę. Splitting Slash. Jomu. Nie wiem co. Healuj. Nie wiem po co, ale healuj. Pasuj. Chociaż w sumie tego Dream Dance'a użyj. Po nim. Jak to? Czuję się teraz oszukany. Lifeless Light. O nie! Zatruł ducha. Logic. Soul Katana. Miałem nadzieję, że to jakieś zada straty. Lifeless Light. Chaos Flowerfall. Jemu podejdź. Wylecz nas. Wypijmy trochę gorzałki. O. Od sake spada nam trucizna. Przydatny trunek, przydatny. Zjedzmy pączka z dżemem. Pasuj. Też w sumie mogłem użyć Lifeless Lighta. Zobaczmy ile masz życia. No proszę. Będzie coś, co najwyżej jakieś 800. I Flame Charm dostaliśmy. Zniknął. Czyli pewnie jeszcze przeżył. Mamy dopiero 8 minut, więc lecimy dalej. Chodźmy najpierw tu. O, jesteśmy na dachu. Przy okazji bardzo piękny widok. Tam mamy księżyc. Że jak jest problem, tutaj nic nie ma. Ej, czy my teraz idziemy do bossa? Zapiszmy sobie. Na wszelki wielki. Tylko mi nie mówcie, że w czwartkowy odcinek zakończę rozdział i nie będę... A nie, ja wiem co mam zrobić w piątek. W piątek robimy Pacific Road na run. No, G-Ray. Kolej na ciebie. Mnie to też ciekawi, po co oni tutaj w ogóle są, skoro wiedzą, że i tak zdechną. Zapowiada się historia jak Uli w Gothicu 1.
Byłem generałem. Król cenił sobie moje rady i szlachcie to się nie podobało. Bla 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 bla. Zobaczmy, jak to będzie tutaj. A, trochę inaczej. Trochę bardziej smutno. Jakby to nie myśleć, no to nawet chyba sprawiedliwie. Chyba. Nie było słychać. Oczywiście samochodu jadącego za oknem. To jest ciekawe, co samochody robią na Antarktydzie. Ciekawe. To idź do Ejki. Z nią pogadaj może. Ona się zajmuje sądem dusz? Chyba tak. No? Tak właśnie jest. Chłopie, ona jest w połowie duchem, w połowie człowiekiem. Jeszcze jest z nami Yuyuko, która jest w pełni duchem. Chyba powinni wiedzieć coś o życiu i śmierci. Okej. Okay. Jiro Ogurei. Czy on wyciąga swój miecz z czegoś na kształt takich wyrw, jakie robi Yukari? Ciekawe, ciekawe. Stajmy sobie tak. Przygotujmy chaos. Nie! Nie zabijaj! Ha! Jesteś cienias. Niech żyje potęga grindu. Chyba, że to nie koniec. Idziemy na dach? Okej, no to mogę iść na dach. O, Yukari. Yuyuko. Wyjażę to skądś. Ładne.
to chyba powinienem skądś kojarzyć. Na pewno. Tylko skąd? Dobra. O, dobrze myślałem. Chociaż w sumie te... Czym ty jesteś, pandemonium? Ta muzyczka. Przypomina się rozdział Cirno. Chaos. Uda mi się go uśpić? Może. Zajmę tak. Chaos Flowerfall. Czy on się od nas odwrócił, czy co? Bo zmienił mu się wygląd. Na jeszcze bardziej obrzydliwy. Bądź jeszcze obrzydliwszy. Ile ty masz życia, skubańcu? Zdajmy tak. Slumber of Arcadia. To szczypało jak sztuczna szczęka na świcie starego dziada. Ale jestem okej. Co teraz? A idź stąd. Pasuje. Won. House of Flowerfall. Albo raczej, żeby być jeszcze poprawniejszym językowo, Chaos of Flowerfall. Po głosie. Teraz czas na Jiro, tak? Spieprzył. No cóż. No to kolejny epizod będzie będzie za nami. Głębokie. Jemu złaś jeszcze sobie coś zrobisz. No jeszcze tylko takiego wschodu słońca brakuje. Okej. Poproszę słoneczko. Ej, gdzie jest moje słoneczko? Ej, ja chcę swoje słoneczko. No to ta pamiętna scena, kiedy Hanzo chciał użyć broni palnej i zastrzelił swojego. Ta piękna muzyka.
Oj, autor muzyki, autor muzyki. Takie piękne. O, są autorzy muzyki. Bakono Hitotsu Oboe. Tsukito i jeszcze środkowego nie zdążyłem przeczytać. Yumu Konpaku. Mam nacisnąć? Tak. Jakieś podsumowanko. Krótkie podsumowanko. Ma oznaczać koniec? Zapiszmy. Dobra, na jedynce. Dobrze, i w kolejnym odcinku zajmiemy się kolejnym... A nie. Akurat tak się udało, że zrobiliśmy to przed końcem rozdziału, że mam ten jeden dzień, w którym puszczę wam co? A wiecie co? Puszczę wam Pacific Road w chapterze Run. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapki w górę, łapki w dół i do zobaczenia w kolejnym odcinku, zagrajmy w Touhou Live. A w nim co? Pacific Road u Run. Zaczynam się już przejęzyczać. Nieważne. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i cześć.